Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku prokuratora rejonowego Toruń Centrum Zachód w Toruniu z dnia 17 grudnia 2020 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus. Marszałek Sejmu na podstawie artykułu 7c ust. 1b ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora skierowała w dniu 8 stycznia 2021 roku powyższy wniosek do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych w celu rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu w dniu 4 października 2022 roku na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przedkłada propozycję przyjęcia wniosku prokuratora rejonowego Toruń Centrum Zachód w Toruniu z dnia 17 grudnia 2020 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus. W toku dyskusji posłowie zwracali uwagę na to, że Kościół nie jest miejscem debaty, jest miejscem modlitwy. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 53 zapewnia obywatelom wolność sumienia i religii. Zapewnia wolność uczestniczenia w obrzędach religijnych. Zapewnia wolność kultu. Konstytucyjne wolności obejmują także prawo do posiadania świątyń. Państwo i jego instytucje mają obowiązek stania na straży wartości i praw zapisanych w Konstytucji. Niewątpliwie pani Joanna Scheuring-Wielgus swoim zachowaniem w dniu 25 października 2020 roku w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Toruniu zakłóciła mszę świętą. Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz publiczne znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych przez posła na Sejm jest opisane w artykule 195 i 196 kodeksu karnego. I w związku z tym, że była to pani poseł na Sejm, zasługuje to na szczególne potępienie. To jest sprawozdanie komisji. Ja cytuję wypowiedzi posłów, które padły na posiedzeniu komisji. Brak reakcji państwa, brak reakcji prokuratury mógłby stanowić zachętę do kolejnych naruszeń swobody kultu religijnego, kolejnych wtargnięć do świątyń, co miałoby destrukcyjny wpływ na ład społeczny. Uderzałoby w fundamenty polskiego państwa. Burzyłoby wielowiekową tradycję swobód religijnych, z których słynie Polska. Dlatego też Komisja Regulaminowa i Spraw Immunitetowych i Poselskich, nie przesądzając o winie pani poseł, rekomenduje Wysokiej Izbie wyrażenie zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej. Dziękuję bardzo.